Witam Was bardzo serdecznie na nabożeństwie. Zazwyczaj jest tutaj taki dzwonek ogłaszający rozpoczęcie, ale dzisiaj nasz kolega Maciej jest nieobecny, więc mamy wujka, który... Nie ma dzwonka, są oklaski, cisza, spokój, dlaczego nie? Bardzo dziękuję. Witam Was bardzo serdecznie. Jak się dzisiaj czujecie? Różnie. Różnie. Chciałem przeczytać dzisiaj taki fragment z listu Jana na początek. Więc proszę, posłuchajmy. Ogłaszamy Wam to, co było od początku, o czym usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy na własne oczy, czemu się przyglądaliśmy i czego dotknęły nasze ręce, a co odnosi się do słowa życia. Życie bowiem zostało objawione. Poświadczamy to jako naoczni świadkowie i przynosimy Wam wieść o tym życiu wiecznym. Było ono u Ojca, lecz zostało nam objawione. To zatem, co zobaczyliśmy i o czym usłyszeliśmy, przekazujemy Wam, abyście mogli wraz z nami tworzyć jedną wspólnotę, a tą wspólnotą, wspólnota oznacza więź z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy Wam o tym, aby nasza radość mogła stać się pełna. Czy nasza radość jest pełna? Jeżeli nie, to autor listu świętego Jana zachęca nas, abyśmy mieli wspólnotę z Ojcem i z Synem. I jak czytałem ten fragment, teraz, jak wiecie, zbliża się tydzień postu i modlitwy, więc pragnieniem, myślę, nas wszystkich, nie wiem jak wy się czujecie, jak do tego czasu podchodzicie, ale za każdym razem, kiedy ja się dowiaduję, że się zbliża ten tydzień postu i modlitwy, to jestem bardzo podekscytowany, bo to jest czas, w którym faktycznie możemy z Panem Bogiem się spotkać bliżej niż w innym czasie. Więc mnie to fascynuje i oczekuję tego czasu. I Jan nam mówi, że żebyśmy mieli tą wspólnotę z Ojcem i z Synem. I chciałem nas zachęcić do tego, abyśmy dzisiaj przez tą perspektywę tekstu Jana mogli dzisiaj spotkać się z naszym Ojcem i z Synem przez Ducha Świętego. I żebyśmy pomyśleli, zadali sobie pytanie dzisiaj: Panie Boże, być może coś takiego, każdy ma swoje jakby życie i Pan Bóg prowadzi nas każdego z osobna różnie, ale zachęcam nas do tego, abyśmy dzisiaj spotkali się z Panem Bogiem i zadali Mu pytanie: jak, Boże, chcesz, abym ten tydzień postu i modlitwy przeżył? Co chcesz, abym zrobił? Co chcesz, żeby moja rodzina zrobiła? Jak chcesz, aby nasz dom, nasz kościół domowy spędził ten tydzień z Tobą, ten wyjątkowy tydzień? Potraktujmy to jako wyjątkowy tydzień z Panem Bogiem, jako coś ekskluzywnego. Wiecie, jak czytamy Dzieje Apostolskie, to decyzje jakieś ważne podejmowane były przez modlitwę i post. Jak wybierano kogoś w kościele do jakiejś służby, do jakiegoś działania, to zawsze tam była post i modlitwa. Post jest narzędziem niewymuszającym nic na Panu Bogu, ale post jest narzędziem, które nas uzmysławia, że nasze potrzeby nie są ważne, ale potrzebujemy Boga, że to, co dla mnie dzisiaj, to, co zajmuje mi czas, chcę odstawić na bok, a skupić się na Bogu. Bo uświęcanie się to jest oddalanie wszystkiego, czego innego, na rzecz przyjmowania Pana Boga, na rzecz zbliżania się do Boga, na rzecz przybliżania się. Więc chciałem nas zachęcić do tego, aby dzisiaj ten czas uwielbienia, modlitwy, zaproszę grupę, ten czas uwielbienia i modlitwy, abyśmy potraktowali to jako rozmowę z Panem Bogiem i zadali sobie pytanie: Boże, dzisiaj jestem tutaj,
chcę Ci oddać dzisiaj chwałę, chcę się z Tobą spotkać, ale mów też do mnie, jak, co chcesz, jak chcesz, żebym spędził ten tydzień. Potraktujmy to jako początek tygodnia, tygodnia przygód, tygodnia wyzwań, być może jakichś zmagań ze sobą, z problemami, ale spotkajmy się w tym razem z Panem Bogiem i posłuchajmy dzisiaj, co Bóg do nas, do Ciebie konkretnie mówi na ten czas. Więc zachęcam, powstańmy i spróbujmy słuchać się w głos Boży. Panie Boże, dzisiaj przychodzimy do Ciebie i powierzamy Ci nasze serca, nasz cały tydzień, to dzisiejsze nabożeństwo i chcemy spotkać się z Tobą, Boże, i amen. I słuchać tego, co Ty dla nas masz, co Ty, jak Ty chcesz, Boże, aby ten tydzień wyglądał. Chcemy zrezygnować z naszego pomysłu na ten tydzień, z naszej wizji, z naszych wyobrażeń, ale chcemy się skupić na tym, jak Ty, Boże, chcesz, aby ten tydzień wyglądał spotkania z Tobą. To czas, by wierzyć w Pana.
Rzeczy. Możemy się tak fizycznie oddzielić, wiecie, że nie jemy, że zaczynamy panować nad naszym ciałem, ale też bardzo ważne jest, żeby się tak mentalnie też oddzielić, bo możemy być, wiecie, nie jeść, możemy być sami w domu, ale nasze myśli mogą być rozproszone. Natomiast Pan Bóg mówi, kiedy my zaczynamy patrzeć na Niego, to wtedy zaczynamy się na Nim skupiać i te rzeczy, które nas rozpraszały, one zaczynają słabnąć, zaczynamy naprawdę słyszeć Jego głos. I tak jest sens uwielbienia. Na uwielbienie nie przychodzimy po to, żeby Boga prosić o coś. Na uwielbienie nie przychodzimy po to, żeby załatwiać jakieś sprawy. Na uwielbienie po prostu przychodzimy, żeby się całkowicie skupić na Nim, oddać Mu chwałę. Jak mówi Słowo Boże, wpatrywać się w Niego, a wtedy jesteśmy przemieniani. Tak to Pan Bóg niesamowicie stworzył. To jest przeganiane. I jest taka mała pokusa. Ja wam powiem, że wielokrotnie dałem się na to złapać, że jak jest był post, to wiecie, nakłada na siebie tak gorliwie różne rzeczy. A Boże, zrobię dla Ciebie to, zrobię to tamto, zrobię to, zrobię tamto. I lądowałem w bardzo złym miejscu. Wiecie, lądowałem we frustracji, lądowałem w takim miejscu, że Pania się tak stara. A nie ma pokoju więcej, nie ma radości więcej. I Pan Bóg mi pokazał właśnie, że nie chodzi o moje starania, tylko żeby zrobić to, co On powiedział, żeby przyjść do Niego. Jezus powiedział, jeśli jesteś utrudzony i spragniony, nie mówi, to zrób tamto, to... tylko powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Więc teraz przyjdźmy do Niego naszym sercem, naszym umysłem, skupmy się na Nim, po prostu oddajmy Mu chwałę. I ostatnia rzecz, Pan Bóg tak to zamierzył, że On nie przychodzi wtedy, kiedy my tego bardzo chcemy, tylko wtedy, kiedy pełnimy Jego wolę. I On powiedział, że jeżeli, cała Biblia o tym mówi, jeżeli będziemy Mu oddawać chwałę, uwielbiać Go, skupiać się na Nim, to On przyjdzie. Więc całym sercem oddajmy Mu chwałę. O tym też jest ta pieśń. Bogobojny król w przededniu wojny o lud swój modlił się. Bóg mu obiecał, daję ci zwycięstwo, już się nie lękaj. Teraz odłóż swój miecz, choć do walki czas. Bitwa jest w moich rękach, mówi Pan. To Bóg mówi do nas. Odłóżmy te rzeczy, naszą religijność. Człowiek ma, my mamy coś takiego, że chcemy przez religijność wymusić, żeby Pan Bóg do nas przyszedł. A Bóg tak nie działa. Zostawmy te rzeczy. Skupmy się na Nim. Oddajmy Mu te bitwy, ukurzmy się przed Nim. Po prostu poddajmy Mu nasze życie. A On przyjdzie i przemieni nas. Bóg obiecał, daje ci zwycięstwo.
uwierz, niech ten nocny dźwięk zabrzmi echem i niech go słyszy świat. Wojna koło nas, ale nie bój się, ufaj Bogu, bo on zwycięstwo jest. Śpiewaj Panu pieśń, niech radosny dźwięk zabrzmi echem i niech go słyszy świat. Wojna koło nas, ale nie bój się, ufaj Bogu, bo on zwycięstwo jest. Chociaż wiele zła dookoła ciebie, tyle zła dookoła ciebie, choć tyle pokus, kto obiecał mu, kto obiecał mu, że cię nie opuści, po prostu uwierz mu. Teraz odłóż swój miecz, teraz odłóż swój miecz, choć to walki czas. Zaufaj jemu, zaufaj tylko jemu. I w twych rękach jest, mówi Pan. Uwielbiamy Go, tylko Jego. Śpiewaj Panu pieśń, niech radosny dźwięk zaćmi echem, niech go słyszy świat. Wojna koło nas, ale nie bój się, ufaj Bogu, bo On zwycięzcą jest. Śpiewaj Panu pieśń, niech radosny dźwięk zaćmi echem i niech totalnym zwycięstwem, nie dlatego, że my jesteśmy tacy geniali, ale że Ty jesteś zwycięstwem. Ty jesteś królem. I musimy sobie to przypominać minuta po minucie, godzina po godzinie, że Ty panujesz nad rzeczywistością. Że jesteśmy w Twoich rękach. Panie, dziękuję Ci za uwielbienie, w którym możemy skupić nasze myśli, nasze serca na Tobie, wychwalać Cię, uwielbiać Cię, a Ty wtedy przychodzisz. A kiedy przychodzi Twoja obecność, wszystko się zmienia. Aleluja. Uwielbiajmy Go. Podnośmy nasze serca, podnośmy nasze ręce, podnośmy nasze życie do Niego. Skupmy się tylko na Nim. On jest najcudowniejszy. On jest zwycięzcą. W Nim są odpowiedzi, których szukasz. W Nim jest uzdrowienie, którego potrzebujesz. W Nim jest pocieszenie. W Nim jest każda odpowiedź. Skup całe swoje serce teraz na Nim i uwielbiaj Go. A On wprowadzi Cię w swoją obecność i przemieniać będzie Twoje życie. Aleluja. Panie, naucz nas uwielbiać Ciebie. Naucz nas, Panie, wielbić Ciebie. Naucz nas, Panie, przynosić nasze serca przed Twój tron łaski. Naucz nas, Panie, wpatrywać się
do króla. Jesteś królem. Wylewaj przed nim swoje pragnienia. Przechodzimy przed Twój tron.
przed tronem Twym stoimy. Tylko Jemu się godzi, tylko Jemu! Chwała Cześć! Chwała
patrzę na to, jak bardzo jesteś realny Bogiem. Jak dobry jesteś, jak prawdziwy jesteś, jak blisko nas jesteś. Daj nam to duchowo zobaczyć, jak bliski nam jesteś, jak potężny jesteś, jaki masz wpływ na nasze życie, co możesz uczynić przez nas i w naszym życiu. I kim Ty naprawdę jesteś, jak cudowny jesteś Bogiem, otwórz nasze oczy, Panie Radu. Otwórz nasze oczy, abyśmy mogli Ciebie jeszcze bardziej wielbić. Otwórz nasze oczy na prawdę, która wyzwala. Otwórz nasze oczy duchowe, Panie, na to, co chcesz nam powiedzieć. Otwórz nasze oczy na to, kim my jesteśmy. Ale przede wszystkim otwórz nam oczy, byśmy zobaczyli Twoją chwałę, Twoją wielkość, Twoją wspaniałość. Byśmy byli wolni, Panie. Chwała Tobie. Halleluja. Pan Bóg jest dobry i przemienia nas, kiedy jesteśmy przed Jego obliczem. Bóg też daje nam pracę, daje, troszczy się o nas. I teraz tutaj w jesieni zbierzemy kolektę. Tutaj mamy koszyk, więc jeżeli Bóg Ci kładzie na serce, to przynośmy te dary. To w takim razie zaśpiewamy dla Pana jeszcze jedną pieśń w czasie tej składki. Wiecie, uwielbienie
czasami się tak spotykam, że to jest taki czasami przerwnik muzyczny, pośpiewanie pieśni, to jest coś zupełnie innego. W uwielbieniu tylko chodzi o Boga. Nie chodzi o nas, żeby nam było miło, żebyśmy sobie fajne pieśni pośpiewali. To jest dobre, prawda? Ale w uwielbieniu chodzi o Niego. Dlaczego? Ponieważ to jest coś najcudowniejszego. Jak masz Boga, jak widzisz Go w swoim życiu, jak Go doświadczasz, to Ci niczego nie brakuje. Więc powstańmy i zaśpiewajmy na Niego. Panie, Ty tak cudownie stworzyłeś, że kiedy śpiewamy i oddajemy Tobie chwałę, Ty przychodzisz. Powiedziałeś w swoim słowie, Panie, że radość w Tobie jest naszą siłą. Więc chcę, Panie, być silny, ale Twoją siłą. Skoro Ty tak powiedziałeś, niech będzie w nas jak najwięcej Twojej radości. Będę się radować w Tobie, Panie. To jest moja decyzja. Tak jak Dawid się modlił, duszę moja chwalę swojego Pana. Tak zdecyduj teraz, że chcesz się w Nim radować. To jest Twoja decyzja. Nie daj się okraść z tego, co masz w Nim. On Ci dzisiaj daje całą pełnię. On Ci dzisiaj niczego nie skąpi. Bądź jedyny, który się raduje. Bądź tam, gdzie jesteś. Raduj się przed Nim. Będę się radować. Będę się radować. Amen. Tobie, Panie. Twoja radość siłą mą. Będę opowiadać, będę o Twej łasce, która jest wciąż cudowna. Jest piękna, jest dobra. Będę się radować Tobie, Panie. Twoja radość siłą mą. Będę opowiadać o Twej łasce, która wciąż cudowna. Znoszę ręce swe, by Ci oddać cześć. By Ci oddać cześć. Niech Duch Święty, przenika mnie. Moje serce na nowo oddać cześć. Jesteś Bartą. Ogłosić chcę, tylko Ty, Tyś Królem jest całej ziemi. Jezus, Panem jest. I tylko ogłośmy to razem. Ogłosić chcę, Tyś Królem jest całej ziemi. Opowiadać o Twej łasce, która wciąż cudowna jest. Będę się radować, Tobie, Panie, Twoja radość siłą. Będę opowiadać o Twej łasce, która wciąż cudowna jest. Amen. Możemy na Pana pogadać.
Jak wiecie, wśród nas są osoby, które są chore i o które się modlimy. Notorycznie. I dzięki łasce Bożej Bóg jest z nimi i dodaje im sił, dodaje zdrowia. I też wokół mnie sporo osób teraz choruje mocno. Są też w szpitalu. Więc chciałem was poprosić o to, abyśmy dzisiaj stali w modlitwie i modlili się o te osoby, o których wiemy, że są chore i przynosili je Panu Bogu. Także Boże, Ty jesteś wielki, Ty jesteś dobry i kiedy jesteśmy przed Twoim tronem, przed Twoim obliczem, to wszelka choroba, wszelki ból i cierpienie znikają i Ty dajesz nam siłę i pocieszenie i uzdrowienie. I chcemy do Ciebie przychodzić, Boże, jako do naszego lekarza i powierzać Ci osoby, które są teraz chore, które zmagają się z chorobą, a które ufają Tobie, Boże. Więc modlimy się o Jacka i Marysię, o to, abyś podtrzymywał ich, dawał im siłę i uzdrowienie i by byli jeszcze bliżej Ciebie niż dzisiaj. I o naszych bliskich, którzy też chorują dzisiaj, a nie mają siły zawołać do Ciebie. Modlimy się o nich też i powierzamy ich Tobie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Mamy kilka ogłoszeń, więc na początek, czy ktoś jest pierwszy raz tutaj w naszej społeczności, albo drugi raz? O, drugi raz, to witamy was bardzo serdecznie. Czujcie się u nas jak w domu. Wiecie, nabożeństwa zielonośrodkowe mają swoją specyfikę, bo są charyzmatyczne i jest rodzinnie i czasami się spouchwalamy, więc jeżeli was to razi, to przyzwyczajcie się. A tak na poważnie, to czujcie się jak w domu. Witamy was bardzo serdecznie. I jak wiecie, teraz jest ten okres, gdzie te wirusy się mnożą, więc mamy obostrzenia. Prosimy o to, aby zachować dystans i nosić maseczki. We wtorek spotykamy się online z pastorem i Marcinem na modlitwę. Jak wiecie, już ponad 100 spotkań takich było, więc jeżeli we wtorek, tym bardziej w tym tygodniu, jeżeli jeszcze nie byłeś na spotkaniu online, to zapraszamy, żebyś dołączył do nich i wspólnie się modlił. Jak wiecie, mamy tydzień postu i modlitwy teraz. Na każdym z krzeseł była taka ulotka. Jest ona tak skonstruowana, jak wiecie, że w środku mamy faktycznie post. Ale nie bez powodu jest ta pusta kartka. To jest wpis pastora z Facebooka przeniesiony na formę papierową. Pozwolicie, że przeczytam, bo to jest ważne. Jak wiecie, ten tydzień postu w historii naszego kościoła, podczas postu działy się niesamowite rzeczy. Nie mówię, że to jest jakieś magiczne, nie? Ale faktycznie jest to czas, gdzie możemy zbliżyć się do Pana Boga jeszcze bardziej, jeszcze bliżej, uchwycić się Jego i czasami jest tak, że w pędzie dnia, w tygodniu nie mamy czasu za bardzo tak zawalczyć o nasze życie duchowe i tak. A jest to zachęta dla nas, okres, aby faktycznie spotkać się z Nim twarzą w twarz, patrzeć na Niego i nabrać siły, nabrać zachęty, wiary. Więc przeczytajmy. Kochani, przed nami ważny tydzień modlitwy, postu, wyciszenia, słuchania Bożego Ducha, Słowa Bożego i mobilizacji duchowej. Przygotujmy nasze serca i ducha, poważnie i odpowiedzialnie zaplanujmy ten czas, którego wszyscy potrzebujemy. Przed tym tygodniem kilka ważnych refleksji, których chciałbym się z Wami podzielić. Post, zasady, cele i motywacje. Post ma wiele znaczeń w Biblii, ale jego najważniejszym celem jest po prostu pragnienie zbliżenia się do Boga.
bo w Starym Testamencie był stosowany przez Boży lud w sytuacjach zagrożenia zewnętrznego, pokuty i skruchy, oczyszczenia wewnętrznego, pragnienia uświęcenia lub oczywiście osobistej potrzeby. Post jest integralną częścią, powinien być, życia duchowości i praktyki chrześcijanina. Co ciekawe, wiele ruchów przebudzenia i odnowy zaczynało się od postu. Wszyscy ludzie Boży pościli, pościł nasz Pan, pościł Jego uczniowie, więc rzecz oczywista i my potrzebujemy postu. Możemy przez post wyrazić nasze pragnienie i tęsknotę za Bogiem, naszą potrzebę pokuty i uniżenia, naszą wolę poddania się Bogu. To są takie praktyczne wskazówki tutaj. Naszą praktyczną potrzebę, nasze pragnienie usłyszenia odpowiedzi, naszą wolę zmiany, odnowienia, posilenia, nasze pragnienie wyciszenia ciała i umocnienia ducha w nas. W czasie postu ważne jest, by mieć czysty umysł, jeśli możliwe, wziąć wolne w pracy. Tu są praktyczne rady pastora i one są fajne. Wziąć wolne w pracy, chociaż 1-2 dni, odłączyć się na ile to możliwe od codziennych spraw, spotkań, załatwień, zakupów i tym podobne. Chodzić na spacery i przebywać dużo w ciszy, zaplanować czas na słuchanie, nie oglądać TV, zaplanować duchową dobrą książkę do czytania w czasie postu, zrobić sobie konkretny, obszerny plan czytania słowa na każdy dzień postu, zrobić konkretny, szczegółowy, rozpisany na dni plan modlitwy. W czasie postu można dobrze jest zaplanować jakąś duchową akcję, to ważne. Na przykład pomóc komuś, przebaczyć komuś, zadzwonić z pojednaniem, jeżeli tak ktoś jest, jeżeli taki ktoś jest, pocieszyć kogoś, zadzwonić do kogoś samotnego, odwiedzić kogoś, kto dawno nie był z nami, modlić się o potrzebujących, wsłuchiwać się w to, co Bóg wskaże ci zrobić. Bardzo ważne w czasie postu, Bóg często pokazuje te rzeczy do zrobienia, do wprowadzenia, do zmiany lub działania. Błogosławionego czasu Bożego i działania Jego dotknięcia życzy z serca pastor Jacek Orłowski. Słuchajcie, w środku, jak wiecie, będziemy spotykać się tu codziennie o godzinie 19:00. I w środku mamy taką rozkładówkę. To jest dla nas, abyśmy zapisywali to, co Bóg do nas mówi w każdy dzień. Jak wiecie, po każdym po tygodniu postu w niedzielę spotykamy się, dzielimy się świadectwem, dzielimy się tym, co Bóg robił, więc jest to po prostu takie narzędzie. Możemy wpisywać tutaj, co Bóg do nas mówi. Później się możemy tym podzielić. Więc ja jestem podekscytowany tym czasem. Osobiście nie mam za dużo czasu w tygodniu, zawsze mi brakuje czasu, jestem rozbiegany i wyczekuję tych postów, bo to jest faktycznie dla mnie motywacja, żeby faktycznie się odłączyć, skupić na Bogu i nabrać takiej nowej siły, więc zachęcam, żebyśmy się do tego przyłożyli. Jak wiecie, grupa wstawiennicza spotyka się w poniedziałki u Jima i jeżeli mamy prośby modlitewne, to można wpisywać tutaj do pudełka z modlitwami. Jeżeli mamy jakieś, chcieliśmy za coś Panu Bogu podziękować, to też zostawiajmy te podziękowania. A jeżeli ktoś ma na sercu modlić się i w takiej formie walki, modlitwy, ktoś czuje, że ma takie powołanie, to też zapraszamy, żeby się zgłosić do Jima. Będzie też w lipcu obóz proroczy, tydzień takiego czasu, w którym praktycznie można będzie słuchać i uczyć się, czym jest proroctwo. Starszy zboru Witold był na tym obozie, poleca go bardzo. Jeżeli masz w sercu pragnienie, to warto przemyśleć, czy się na taki obóz nie wybrać i nie dowiedzieć się więcej, nie zobaczyć i być może Bóg wkłada ci to w serce. Jak wiecie też zbieramy 1% dla Tymka. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie rozliczyłeś się tam podatkowo, to ja ostatnio 2 lata temu dopiero zaczaczyłem, że można ten 1% oddać. Więc zachęcam, jeżeli tego nie zrobiliśmy, to dla syna Marcina można wpłacić ten 1%. 1% to niby niedużo, ale jak 20 osób to zrobi, to już się robi jakaś suma i faktycznie może mieć na tą rehabilitację, na ćwiczenia. Także zachęcamy.
Dzisiaj dyżur ma grupa diakon Romy Świerat. W przyszłym tygodniu spot. Dzisiaj kazanie będzie miała Salomea Świerat, więc zaraz ją poproszę. Stresuję się troszkę, ale to ja powiem za nią, ale ja bardzo lubię, już słyszałem kilka razy jak mówi, więc myślę, że to będzie bardzo dobry czas dla nas. Także wsłuchajmy się w to, co Bóg włożył w jej serce. Za tydzień kazanie Filip Karecki, czyli ja. I mamy też projekt Spichlerz. Możemy tutaj, jak wiecie, w zimę często te produkty się przydają, więc możemy te rzeczy, które jesteśmy w sklepie, dodatkową siatkę zrobić zakupów i przynieść tutaj. Jest dużo rodzin, które potrzebują i to jest faktycznie wsparcie. Także zachęcamy. Mamy też modlitwy co tydzień przed budynkiem o godzinie 19:30, więc bardzo serdecznie Was... Jutro nie będzie, tak? Jutro nie będzie, bo tu jesteśmy. No to jest oczywiste. Dziękuję, bo ja krótko spałem, bo mi się syn urodził, więc troszkę mogę być taki zaspany, zobaczcie. Ale się urodził miesiąc temu. Ale miesiąc temu już się urodził, to już powinienem się wyśpiewać. Ale nikt mi nie powiedział, że tak wygląda, wiecie? To się nie śpi. Także mam wrażenie, jakby ktoś mnie wrzucił na głęboką wodę i tak otrzymał z pół godziny i zabrał tle. Ale fajnie jest. Dziękuję Panu Bogu za to. Także jeszcze mamy dwa ogłoszenia. Jest nowy kurs wolności, który będzie ruszał już niedługo na wiosnę. Jim chciałby o tym dwa słowa powiedzieć, także posłuchajmy. Jak wiecie, Jim zorganizował, przetłumaczył kurs, który przez lata działa na świecie i mamy takie narzędzie w Polsce. Jesteśmy bardzo Bogu za to wdzięczni. To jest bardzo fajne narzędzie. Jeżeli jeszcze nie brałeś udziału w kursie Wolność w Chrystusie, zachęcam osobiście, brałem w tym udział. To jest bardzo fajna rzecz. Dzięki Filipie. Chyba wszystko powiedziałeś dla mnie. Ale zapytano mnie, czy będzie kursu i będzie zamierzam zacząć ponownie kursu, oczywiście po polsku, może być na wiosnę, chyba w kwietniu. Jeśli jesteś interesowany, proszę daj mi znać będę skontaktować się z Tobą do przyszłości. Dziękuję. Dziękujemy. Jeszcze jedna prośba modlitewna. Siostra Milka prosiła o to, abyśmy pomodlili się o nią. Teraz miała taki mały wypadek w domu, zasłabła, nie wiadomo bardzo wie, co się dzieje i w poniedziałek idzie do lekarza i prosi o to, abyśmy jako jej rodzina, bliscy przyjaciele wsparli ją, stanęli razem z nią i pomodlili się o to, aby Bóg dał mądrość lekarzom. I żeby wiedziała, co to jest. Także... Bóg powiedziałeś tak delikatnie. Straciłam przytomność na pół godziny. I powodów może być wiele. Może być to też to, że na przykład któryś lek skończył swoje działanie. Po prostu tak bywa w organizmie. Ale zanim się pomodlimy, ja chciałam jeszcze powiedzieć względem tego naszego postu. Bo zeszłym razem, jak pościliśmy, mieliśmy pościć, pewna osoba mnie spytała o to, w jaki sposób podejść do postu, kiedy mamy leki stałe. Na przykład ja mam bardzo dużo takich leków, 6 tabletek rano, 6 tabletek po dnie i 8 tabletek wieczorem. Kochani, po prostu albo wizyta u pana doktora, żeby dowiedzieć się, jak podejść do tego. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że gdybyśmy tylko na wodzie byli w trakcie postu i łykali lekarstwa, muszę wam powiedzieć, bo to jest książkowa wiadomość, to nie jest moje przekonanie albo domniemanie. Leki działają kilkukrotnie mocniej, kiedy pościmy. Więc osoby, które biorą leki na stałe, dobrze by było, żeby spytali lekarza, jak podejść do postu, czy po prostu nie trzeba czegoś jednak sobie zjeść w ciągu dnia. Może mniej, ale... A też forma postu jest różna. Można
Na przykład przestać oglądać telewizor. Na przykład mnie to dotyczy. Bardzo, bardzo dziękuję, bo to jest bardzo ważne, to co Mirka powiedziała, także pamiętajmy o tym. I co? Wstańmy, zachęcam, wstańmy i pomówmy się. Drogi Ojcze nasz, bardzo Ci dziękujemy za Mirkę i za jej życie, za to, że jest tutaj, służy Tobie śpiewać na chwałę i ma takie serce dla Ciebie. Ty wiesz dokładnie, co tam się wydarzyło i prosimy Cię o ten poniedziałek, kiedy będzie u lekarza, abyś Ty objawił jasność, co to było, żeby mogła czuć się bezpiecznie, Panie. I w Tobie ją powierzamy. Ty jesteś naszym źródłem bezpieczeństwa. Dziękuję Ci, że ona ufa Tobie i do Ciebie się zgłasza jako pierwszego lekarza. I to jest piękne. I wspieramy ją, błogosławimy. I Boże, działaj i uzdrawiaj ją w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zapraszam teraz kaznodzieją dnia i oddaję tutaj mikrofon. Super Was dzisiaj widzieć. Na początek pomyślałam, że odkryję się przed Wami i podzielę się z Wami czymś bardzo osobistym. Chciałabym przeczytać Wam mój wiersz. Noszę w sobie wszechświat. To tylko kropla w oceanie miłości. Drobinka w skale poznania. Jeden uśmiech w przypływie radości. Noszę we mnie wszechświat. To tylko jedna cząsteczka powietrza. Część tchnienia bezgranicznego życia. Gest czułości w historii miłości. Nosisz w sobie Boga. Twój głos przenika moje ciało. Słyszę Cię sercem i czuję. Nie na próżno szukam zrozumienia. Nosisz w Tobie Boga. Ten głos oddziela mnie od siebie. Jest skałą otoczoną oceanem. Tonę w nim. I wreszcie oddycham. Ten wiersz nosi tytuł Bóg w nas. I myślę, że jest bardzo i bardzo się odnosi do dzisiejszego tematu, bo chciałabym dzisiaj mówić o tym, że Bóg chce Twojej odkrytej codzienności. Zanim przeczytamy fragment Bożego Słowa, i zanim wyjaśnię Wam, co to znaczy ta odkryta codzienność, to chciałabym, byśmy dzisiaj właśnie tacy byli, odkryci. Chciałabym Was poprosić, byście się otworzyli, odkryli. Tak jak ja dzisiaj przed Wami. Dobrze, to może otwórzmy list do Hebrajczyków, 10 rozdział. I pozwólcie, że przeczytam od 19 wiersza. Bracia, ponieważ dzięki krwi Jezusa mamy odwagę wkroczyć do miejsca Najświętszego, nowo utworzoną i żywą drogą, którą nam utorował poprzez zasłonę, czyli przez swoje ciało, a także wielkiego kapłana nad domem Bożym, przychodźmy ze szczerym sercem, z całkowitą pewnością wiary, z sercem oczyszczonym z wyrzutów sumienia i ciałem obmytym wodą czystą. Niewzruszenie trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy, gdyż ten, który złożył obietnicę, jest wierny. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy i to tym bardziej, im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. W tym fragmencie czytamy o tym, że Jezus umarł za nas, że otworzył drogę. Tutaj na zdjęciu widać, to jest replika przybytku mojżeszowego, która znajduje się w Izraelu. I tutaj na zdjęciu widzicie właśnie tą zasłonę, którą Jezus zastąpił.
zastąpił. Ona oddzielała miejsce święte od najświętszego. W tym miejscu najświętszym przebywała Boża obecność. Teraz mamy odkryty dostęp do Boga. I Jezus cały czas stoi przed Bogiem jako żywa ofiara. Ta droga jest nieustannie cały czas otwarta. Bo nie tylko to raz zrobił, ale to cały czas jest dla nas. Cały czas jest otwarte, cały czas jest dostępne. I ta otwartość Boga na nas to jest wyraz Jego miłości. Bo Jezus za nas umarł. Ostatnio natknęłam się na taką definicję miłości stworzoną przez dr Brené Brown, która wiele lat poświęciła na badanie między innymi wstydu. I ona odkryła definicję miłości, którą i tak ją zdefiniowała, że miłość to gotowość do bycia widzianym, zobaczonym. I to jest właśnie to, jak ja ostatnio odkrywam Boga, jego aspekt ten miłości, że On jest otwarty dla nas, odkryty. Bóg jest odkryty w naszej codzienności, cały czas, nieustannie. Odkryta codzienność to znaczy taka, która jest właśnie otwarta, bez ogródek, cała, pełna, do której mamy dostęp, a jednocześnie ona jest trwała, cały czas, codziennie. Ale to też coś od nas wymaga. Jak tutaj czytaliśmy w wersetach, że mamy przychodzić ze szczerym sercem. Mi ten obrazek, który tutaj jest, kojarzy się z odpakowaniem. Bóg i tak widzi, co jest w pudełku, co jest w środku. Czasami my staramy się zapakować to, kim jesteśmy przed Bogiem. Użyć ładnych słów. Odegrać jakąś rolę przed Bogiem. Być może wytłumaczyć się, dlaczego coś zrobiliśmy. A Bóg chce naszej odkrytej codzienności. Chce, żebyśmy ten prezent odpakowali. Żebyśmy stanęli przed Nim tacy, jak rzeczywiście jesteśmy. Byśmy nikogo nie udawali. Byśmy nie próbowali się wybielać. Byśmy nie próbowali być kimś, kim nie jesteśmy. Byśmy szczerze w swoich emocjach o sobie mówili przed Nim. Dzisiaj chłopaki tutaj też bardzo fajnie mówili o tym, że kiedy będzie ten post, żeby skupiać się na Bogu. Filip to mówił, Mateusz zresztą też, o tym, że Bóg jest najważniejszy. I to też koresponduje z tym, co chciałabym Wam dzisiaj przekazać. Ten głód, który będziemy czuć podczas postu, niech będzie dla nas takim przypomnieniem, że Bóg jest. Że On widzi naszą odkrytą codzienność. Że On nas słyszy, że On nas widzi cały czas. Wtedy, kiedy się z kimś kłócimy. Wtedy, kiedy nie jesteśmy z siebie dumni. Wtedy, kiedy przeżywamy radość, kiedy oglądamy film, kiedy czytamy książkę. On cały czas jest. Niech ten głód nam o tym przypomina. Przypominajmy sobie sami i myślmy o Nim. Dla mnie takie myślenie cały czas o Bogu to jest właśnie ta nieustanna modlitwa, której czytam w liście do Tesaloniczan. To jest właśnie taka codzienność, do której powinniśmy dążyć. Taka otwartość przed Bogiem w modlitwie wymaga od nas też autentyczności. Pastor Kościoła Metodystycznego Piotr Kościerowski powiedział, że pokora to bycie autentycznym. Mogę być pokorny, bo znam prawdę o sobie. Właśnie ta świadomość prawdy o sobie, bycie autentycznym w modlitwie przed Bogiem sprawia, że czujemy się kochani, bo odkrywamy, że On widzi, jacy jesteśmy. Sami stajemy w prawdzie i odkrywamy, że On nas nie odrzuca. Że On nas kocha, mimo wszystko. Chciałabym się też z Wami podzielić pewnym opowiadaniem o młodej dziewczynie. Urodziła się w jednym z polskich miast. Wychowywała w rodzinie wierzącej. Jej rodzice rzeczywiście mieli relację osobistą z Bogiem, tak jak my to znamy. Chodziła co tydzień na szkółkę niedzielną. Od kiedy była nastolatką, bardzo mocno zaangażowała się w służbę w kościele. Była bardzo gorliwa. W szkołach, do których chodziła, zakładała grupki modlitewne złożone z osób, które od niej usłyszały o Chrystusie i dzięki jej opowiadaniom poznały Chrystusa. Wiele osób mówiło o niej, że jest dla nich wzorem chrześcijaństwa, relacji z Bogiem. Jednak pewnego dnia w życiu coś zaczęło się zmieniać.
straciła tą bliskość z Bogiem, bo uwierzyła, że Bóg nie jest wszechmogący. Potem uwierzyła w to, że nie jest do końca dobry, a na sam koniec uwierzyła nawet w to, że przestał ją kochać, że ją odrzucił. Z własnej decyzji, kiedy poszła na studia, zaczęła mieć poważne problemy. Odcięła się od osób wierzących i próbowała uciec od tych problemów w imprezach z nowymi znajomymi. Jednak doszło do tego, że już dalej nie dało się uciekać. I wtedy pewnej nocy nie mogła dalej spać z lęku i stresu, z lęku, ze strachu przed tymi wszystkimi problemami. To była kolejna nieprzespana noc. Stanęła przed oknem, widziała jesienny deszcz, a po jej policzkach zaczęły spływać łzy. Upadła na kolana i zaczęła się modlić. Boże, dlaczego Ty na to pozwoliłeś? Jak mogłeś sprawić, że te wszystkie lata poszły na marne? Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego mnie zatrzymałeś? Dlaczego czegoś się zmieniłeś? Dlaczego całe moje poświęcenie nic nie znaczyło? Dlaczego to wszystko nie ma żadnej wartości? Jak mogłeś? Dlaczego? I kiedy już wyrzuciła wszystko z siebie, wszystkie emocje i została już tylko bezsilność i łzy, wtedy usłyszała głos. Ja cały czas tu byłem. Cały czas Cię kocham. Wtedy jej oczom ukazała się budowa domu, zobaczyła fundamenty i pierwsze piętro i powiedziała: Boże, ja myślałam, że ja już wszystko zmarnowałam. Ja myślałam, że już wszystko przepadło. I Bóg jej na to odpowiedział: nie, to ja jestem architektem. To, że ty się odwróciłaś, wcale nie znaczy, że twój dom się zawalił. To, że się odwróciłaś, wcale nie znaczy, że wszystko przepadło, bo ja jestem taki sam. Bo ja się nie zmieniam. Ja cię kocham i ja się nie odwracam. Wiecie, i w tej historii ta modlitwa wcale wszystkiego nie zmieniła. To nie było tak, że od tej modlitwy całe życie tej dziewczyny się zmieniło. Ta modlitwa tylko rozpoczęła pewien proces, który trwa do dzisiaj. A wiem to dlatego, że to ja jestem tą dziewczyną. I do dzisiaj odkrywam to, że kiedy ja jestem szczera przed Bogiem, kiedy staję w prawdzie o sobie przed Nim, wtedy doświadczam Jego miłości. Wtedy właśnie mogę usłyszeć Jego głos. Bóg jest zawsze przed nami odkryty. Nie ma nic, co nas od Niego oddziela. To tylko my możemy tworzyć jakieś problemy. Tylko my możemy się zapakowywać w ładne opakowanie, w ładną kukatkę, która będzie barierą tak naprawdę. On zawsze widzi prawdę o nas. Tylko to my czujemy się kochani dopiero wtedy, gdy całkowicie odkrywamy się przed Bogiem. Gdy zamiast odwracać się, stajemy z Nim twarzą w twarz, czyli zaczynamy z Nim rozmawiać. Czujemy się kochani dopiero wtedy, gdy całkowicie odkrywamy się przed Bogiem. Wrócę jeszcze tutaj do następnego wersetu, który również bardzo mnie porusza. 24 werset. Pokazuje mi, jak bardzo dla Boga jest ważne, byśmy skupiali się na drugiej osobie. Jak bardzo jest to dla Niego ważne, byśmy myśleli o kimś innym, o osobie bliskiej. Wiecie, tutaj nie chodzi o to, byśmy myśleli o jakimś człowieku dalekim, czy abstrakcyjnie o człowieku, jako o człowieku. Chodzi o to, byśmy myśleli usilnie o konkretnych osobach, o tych, które są blisko nas. O tym, z kim mieszkamy, o naszych dzieciach, o naszych współmałżonkach, o przyjaciołach, o tych, z którymi jesteśmy na grupie domowej, o tych, którzy ich spotykamy na nabożeństwie, konkretnych. Ta siostra, która nas poczęstowała ciastkiem, ten brat, który nas dzisiaj przywitał. Konkretne osoby, mamy się na nich skupiać. Na pewno pamiętacie, że 2 tygodnie temu podczas kazania padło takie zdanie, że być pokornym to nie znaczy myśleć o sobie gorzej, ale myśleć o sobie mniej. Ja kiedy usłyszałam to zdanie, pomyślałam sobie, powstaje pewna luka.
I właśnie to jest luka, którą możemy wykorzystać do tego, by myśleć o innym, o drugiej osobie. No i powstaje teraz kolejne pytanie. No skoro tak, skoro mamy tak usilnie myśleć, to może wystarczy na tym poprzestać, po prostu na myśleniu, na dobrym wzbudzaniu sobie uczuć do tej osoby, myślenie, jak ona jest fajna, jakie ona ma dobre strony, o takim emocjonalnych, ciepłych kluchach, o ciepłym myśleniu, o ciepłym kochaniu. Ale nie, nie wystarczy. Czytamy, że miłości i dobrych uczynków. Przede wszystkim dlatego, że miłość jest zawsze praktyczna. Jeśli nie jest praktyczna, to właściwie to są miłe emocje, ale nie wiem, czy możemy mówić o rzeczywiście miłości. Miłość i dobre uczynki to jest nierozerwalna para. One zawsze idą ze sobą razem. W tym wersecie słowo pobudzać można też w niektórych tłumaczeniach jest prowokować. Bardzo to słowo mi się podoba, bo ono było używane do nazwania leku, który podawano chorej osobie, żeby wywołać dreszcze i gorączkę, żeby w efekcie ta choroba odeszła. I bardzo mi się ten obraz podoba, bo pokazuje, że chodzi o zaangażowanie całego człowieka. Całkowicie mamy się w to zaangażować, mamy się tak całkowicie, aż tak jak w gorące nami telepało. Wiecie, mi się to skojarzy z entuzjazmem. Bycie pełnym Boga, pełnym entuzjazmem do tego, aby kogoś kochać, aby zrobić dla niego coś dobrego. To jest właśnie to, co ja tutaj czytam. I myślę sobie też, że kiedy właśnie wykorzystujemy tą lukę i myślimy o innym człowieku, to wymaga od nas otwartości, zrobienia w sobie miejsca na tą drugą osobę. Musimy ją przyjąć w nas, zrobić dla niej miejsce w sobie. I z jednej strony, kiedy my zaczniemy tak robić, kiedy zaczniemy myśleć, kochać i pobudzać się, to nie tylko efekt będzie taki, że to my będziemy robić dobre uczynki i kochać, ale z drugiej strony ta osoba, o której będziemy myśleć, też zacznie kochać. I też zacznie obfitować w dobre uczynki. I to z całą pewnością nie tylko zmieni nas, ale będzie też oddziaływać na całą społeczność, w której jesteśmy. Na nas tutaj wszystkich. I ta myśl pozwala mi wyobrazić sobie Kościół, w którym się spotykamy i jesteśmy zdeterminowani, aby po prostu sobie służyć nawzajem, aby się kochać, aby robić dla siebie dobre rzeczy. Tak bardzo myślimy o drugiej osobie i wychodzimy ku niej, że nasza rzeczywistość się zmienia. Wyobraźcie sobie, jakby to było, gdyby nasze rozmowy były życiodajne. Jakby to było, gdybyśmy rozmawiając o Polskim Ładzie albo o szczepionkach, po rozmowie ze sobą wychodzili z poczuciem jestem kochany. Gdyby to, co mówisz, owocowało tym, że druga osoba poczuje się kochana, zacznie się kochać. Zacznie też kochać swoją rodzinę, swoich bliskich i swoje otoczenie. Nie tylko będzie miała siłę się kochać, ale entuzjastycznie będzie pełna miłości i dobrych uczynków. Myślę, że właśnie ten post jest też taką dobrą okazją do tego, abyśmy o tym myśleli. I takie myślenie o drugiej osobie, robienie miejsca, wzbudzanie miłości jest w zasadzie bardzo łatwe. Bo to chodzi tylko o to, aby o sobie zapomnieć. Chodzi tylko o to, żeby czując swoje emocje, po prostu nie mówić z nich, ale mówić z mądrością i miłością. To nie jest skomplikowane. My o tym wiemy, tylko to wymaga od nas bardzo dużo pracy i wysiłku, a przede wszystkim gotowości do otwartości. To też wymaga częstych i regularnych spotkań, jak czytamy w następnym wersecie. Częste i regularne spotkania z chrześcijanami wymagają od nas otwartości, bo kiedy widzimy się codziennie albo często, to nie możemy cały czas udawać. Jeżeli będziemy zmęczeni, to inni to zobaczą. Jeżeli będziemy się cieszyć, inni to zobaczą. Te częste, regularne spotkania są bardzo ważne. Wtedy dajemy też siebie poznać naszym bliskim w codzienności. Oni widzą, jak jesteśmy codziennie, jak się zachowujemy. I dla nas to też jest szansa, aby być gotowymi do odkrycia. Możemy pozwalać i pozwolić,
aby kiedy najbliższa osoba zechce, aby zobaczyła nas takimi, jak jesteśmy, takimi, jak widzi nas Bóg. Możemy na to pozwalać, kiedy się spotykamy ze sobą. I to oczywiste, że w tak dużej społeczności nie będziemy mieć idealnie bliskich relacji ze sobą nawzajem. Ale chodzi o tą gotowość. O gotowość do bycia otwartym. Kiedy jesteśmy prawdziwie otwarci, wtedy kochamy, czujemy się kochani i możemy kochać. Kiedy jesteśmy prawdziwie otwarci, wtedy kochamy Boga. Wtedy czujemy się kochani my. I wtedy możemy kochać innych. Ten fragment, który przeczytałam, pokazuje nam trzy płaszczyzny. Pierwsza płaszczyzna związana jest z symboliką. Jak arcykapłan, czy wielki kapłan, w zależności od tłumaczenia, jak zasłona. Mówi ona o tym, że czego nie widzieliśmy i nie widzimy, ale miało to miejsce i co trwa. Czyli mówi nam o tym, że Jezus Chrystus za nas umarł i stale jest otwartą drogą do Boga. Druga płaszczyzna dotyczy nas samych, naszych cech. Prawdziwości serca, oczyszczonego sumienia, przemiany w nowego człowieka, naszej ufności Bogu. Mówi o tym, co jest teraz, o tym, że Bóg też ma cechę, jest godzien zaufania. Ostatnia płaszczyzna porusza aspekt życia między ludźmi, życia w społeczności wierzących. Zachęca nas do tego, abyśmy ze wszystkich sił skupili się na drugiej osobie, by wzbudzać w społeczności miłość i dobre uczynki. Każdy z nas jest społecznością, bo każdy z nas jest częścią tej społeczności. Dlatego spotykajmy się ze sobą regularnie. Ta płaszczyzna mówi nam o tym, co jest teraz i co da się zobaczyć. I mówi nam o tym, co się wydarzy i co zobaczą wszyscy, czyli o Dniu Pana. Te trzy aspekty łączą się ze sobą. W każdym zauważymy trwającą miłość. Bóg nas kocha, czujemy się kochani, przebywajmy z innymi. W każdym aspekcie zauważymy otwartość. Mamy ciągle do Boga dostęp. Bądźmy ciągle autentyczni przed sobą samym i przed Bogiem. Skupmy się usilnie na innym chrześcijaninie. Dajmy się zobaczyć. Każdy aspekt więc dotyczy tutaj naszej codzienności, naszej odkrytej codzienności. Bądźmy otwarci. Bądźmy autentyczni i bądźmy gotowi być zobaczonymi. Dziękuję. Chwała Bogu. Pan Bóg dużo dzisiaj do nas mówił. Myślę, że każdy z nas dzisiaj coś Bóg mówił. Przypomniał mi się, jak leżałem w szpitalu na trzustkę i byłem w takim agonalnym stanie na ojomie i pytałem Boga, czemu w ogóle, Panie Boże, tu jestem? Czy jakby z kary, czy Ty chcesz mnie czegoś nauczyć? Takie różne myśli były, ale pamiętam, Pan Bóg mówił do mnie jedno przesłanie. Chcę, żebyś był przeroczysty, żebyś był sobą, żebyś był takim, jakim jesteś. I kiedyś Kierkegaard powiedział coś takiego, że najtrudniej pokazać, kim się naprawdę jest. Po prostu takim, jakim jesteśmy. I często jest tak, że w kościele zwłaszcza ubieramy właśnie koszulę, jesteśmy święci, bo jesteśmy święci, ale często jest tak, że przybieramy pewne pozy, maski. Jestem zachęcony, myślę, że my wszyscy, do tego, żeby w tym tygodniu, który nadchodzi, ściągnąć maskę, ściągnąć... być faktycznie przeźroczystym dla innych, dla Pana Boga i też, abyśmy wpatrywali się w Jego twarz, bo to nas przemienia. Dzisiaj jeszcze zapraszam grupę, zaśpiewajmy i
weźmijmy to słowo do nas, do naszych serc, aby ono pracowało dzisiaj, w tym tygodniu. I Panie Boże, tak prosimy Cię o owoc tych słów, które dzisiaj usłyszeliśmy w naszym życiu w tygodniu i w każdy dzień, abyśmy faktycznie spotkali się z Tobą twarzą w twarz, tacy jacy jesteśmy, nie ukrywali się, nie chowali się, ale abyś Ty wejrzał w nasze życie i uchwycił je takie, jakie jest i przemienił je na swój obraz. Bardzo Cię o to prosimy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Tak, to jest ten czas, że można powstać. Zastanawiam się, jaką pieśń śpiewać na koniec. Przyszła mi ta pieśń, jesteś dobrym ojcem. Słuchajmy się w te słowa, które będziemy śpiewać za chwilę. Słyszałem ze 100 historii o tym, jak Ciebie postrzegają, Panie. Ale głos Twój cicho wyszeptał, że kochasz mnie na życie. I mówisz mi, że jesteś dumny i nigdy nie jestem sam. Wiecie, Bóg nas zna lepiej niż nasza żona, niż ktokolwiek. I skoro On jest z nas dumny i nas kocha, to znaczy, że możemy się przed Nim odkryć, bo gdzieś tam w głębi serca jest coś takiego, w czym On się zakochał, a nie czego On się wstydzi, czego nie musimy się wstydzić. Kim jesteśmy? Ja nie wiem, kim jestem do końca. Bóg wie. Ale skoro On mnie kocha, to mogę Mu zaufać, że znalazł we mnie coś, co jest godne tej miłości. Mamy doskonałego Ojca. Cała Biblia jest o tym, tak naprawdę, jak Bóg strasznie pragnie, abyśmy wrócili do Niego. Byliśmy razem z Nim, ale no niestety ten grzech nas oddzielił. Wyszliśmy z Jego obecności. Bóg przez całą Biblię pokazuje nam różne wskazówki, aż ostatecznie przez Jezusa, jak bardzo chce naszego powrotu do siebie. Wszystko tak naprawdę prowadzi do Ojca. Niech ten post naprawdę będzie takim powrotem do Niego, przez to, że skupimy się na Nim i otworzymy szczerze nasze serce przed Nim. Słyszałem ze 100 historii o tym, jak postrzegają Cię, lecz głos Twój cicho wyszeptał, cicho wyszeptał, że kochasz nad życiem, jesteś dobrym ojcem, jesteś dobrym.
Amen. Niech Pan Bóg błogosławi. Amen.